Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, wita się z Państwem z własnego domu. Ja tutaj nie tak dawno zakończyłem dwie lekcje matematyki. Jedna lekcja była z maturzystą, który akurat oblał maturę z Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, a druga osoba to była osoba z innej szkoły średniej, która nie przeskoczyła klasy pierwszej tej szkoły średniej i po prostu będzie miała poprawkę. I chciałem Państwu opowiedzieć o trudnościach w matematyce tych dwóch osób, żeby zilustrować pewne zjawisko. Otóż wiedzą Państwo już na pewno z mediów, że no tak jak tutaj jest w tym artykule, który mam skopiowany z Echa Dnia, gdzie jest napisany naturalny pogrom z nutką optymizmu. No pogrom, dlatego że około 25%, czyli 1/4 maturzystów nie zdało matury. Natomiast ta nutka optymizmu rzekomo według autora tego artykułu to jest polega na tym, że w innych województwach było jeszcze ciut gorzej niż w naszym województwie, czyli bo nasze województwo było powyżej średniej krajowej. No czyli powiedzmy około połowy województw było lepszych, a około połowy było gorszych. No byliśmy tutaj w tej lepszej połowie, nasze województwo. No to też wielki optymizm i wielka radość z tego, że inni są jeszcze gorsi. No ale mniejsza z tym, nie będę tego wątku kontynuował. No i proszę Państwa, ponieważ wiedziałem, że ta osoba, ten maturzysta o mało nie zdał matury, no ale jednak nie zdał, a wystarczy mieć 30% punktów z bardzo prostych zadań, żeby zdać na poziomie podstawowym maturę, no więc oczywiście wziąłem książeczkę do klasy piątej, to jest zbiór zadań do klasy piątej i zresztą bardzo dobry zbiór, ja go polecam. Pana Piotra Zarzyckiego, tam jeszcze jest jakaś pani Zarzycka i pan Brown. No dobry zbiorek, to jest przypadkowa zbieżność nazwisk z moim nazwiskiem, ale zbiorek jest dobry, ja zawsze z niego korzystam. No i otworzyłem na ułamkach i dałem tej osobie, proszę Państwa, temu maturzyście, zadania o ułamkach. No i co się okazało? Okazało się, że tutaj z tej pierwszej stroniczki to ta osoba co prawda niektóre przykłady potrafiła zrobić, ale bardzo wielu przykładów nie potrafiła ta osoba zrobić. Czyli zadania z piątej klasy i to zadania takie początkowe, takie rozgrzewające, że tak powiem, na ułamkach, ta osoba wielu z nich nie potrafiła zrobić. Nie potrafiła zrobić, powiedzmy, tego zadania, tego przykładu, które pokazuję. Tego przykładu nie potrafiła zrobić. No to potrafiła akurat. Tego zadania nie potrafiła zrobić, mimo że tutaj trzeba na przykład w tym zadaniu trzecim, to tu jest, trzeba napisać, że ta liczba tutaj na rysunku to jest 4 i 3 czwarte. No dlaczego? Bo są 4 torty zamalowane całe i 3 czwarte następnego. Czyli to jest po prostu, ja tutaj napiszę, nie wiem czy Państwo będą widzieć, 4 i 3 czwarte. I ta osoba tego nie potrafiła wykonać, mimo że to zadanie nawet nie jest chyba z piątej klasy, tylko raczej z trzeciej albo z czwartej nawet. Ona tego nie widziała. Tutaj było takie zadanie, że na przykład 4 gramy zamienić na kilogramy, czyli jaka to jest część kilograma. Wobec czego trzeba było, żeby to zrobić, wiedzieć 1 kilogram ile ma gramów. I ta osoba napisała mi, ja to tutaj sam już pisałem, ale ona mi napisała to wtedy na lekcji, że 1 kilogram ma 10 gramów. Nie wiem, czy Państwo, teraz chyba Państwo zobaczą, że 1 kg ma 10 gramów zdaniem tej osoby. Ponieważ to tak nie jest, ponieważ to jest 1000 gramów, no ja to przekreślę. No to jest wiedza taka chyba z trzeciej klasy, bardziej podstawówki, żeby taką rzecz wiedzieć. No a ponadto to jest wiedza, która jest w życiu potrzebna. No proszę Państwa, no, jednostki miary, jednostki masy, metry, centymetry, no to przecież to jest elementarna sprawa. No to każdy musi wiedzieć, bo inaczej no, nie da się żyć. No. Więc ta osoba tego nie wiedziała, mimo to, że to była osoba, która o mały włos nie zdała matury. Więc to świadczy o poziomie tego egzaminu maturalnego, że ta osoba, ja tu pokażę Państwu jeszcze inne przykłady jej niewiedzy, że moim zdaniem nie powinna zdać do szóstej klasy. Ona powinna zostać w piątej klasie, albo przynajmniej przez wakacje się pouczyć tych zadań z piątej klasy różnych, i dopiero iść do szóstej klasy. Natomiast ta osoba startowała do matury. Ona zdała i piątą klasę, i szóstą, i całe gimnazjum, i całe liceum Wyszyńskiego sobie elegancko przebrnęła. I dopiero na maturze jej się noga tej osobie podwinęła. Było zadanie, żeby napisać 1 sekunda, to jest jaka część kwadransa. No i proszę Państwa, no ta osoba też nie wiedziała, jak to zrobić. Mimo że wiedziała, że kwadrans to jest 15 minut, to akurat wiedziała. No ale nie wiedziała, że trzeba policzyć sobie liczbę sekund w kwadransie, czyli 15 razy 60. Jak jej to powiedziałem, to ona wtedy, proszę Państwa, nie potrafiła tego pomnożyć pisemnie. Oczywiście kalkulatorem by pomnożyła, no bo co to za sztuka, no to małpa zrobi, że tak powiem, jak cyfry będzie znała, to się da nauczyć przy pomocy bananów, nawet małpę. No ale ona nie potrafiła bez kalkulatora tego zrobić. No tam po jakichś wielkich bojach paruminutowych doszło do tego, że to jest 900 sekund. No i potem już dało się to zrobić.
W następnym zadaniu były 2 dekagramy 7 gramów. Jaka to jest część kilograma? No i ona już znała dekagramy i znała gramy, bo to jej wytłumaczyłem. Znaczy dekagramy to sama wiedziała, że to jest 100 dekagramów w kilogramie. Tutaj popisała się wielką wiedzą. Ale że to razem jest 27 gramów i w takim razie to jest tyle, to tego już nie wiedziała. To tam parę minut siedziała, myślała, kombinowała i tam cuda robiła. No dodawała 2 do 7, wychodziło jej 9 na przykład. No, no różne, mnożyła też, 2 razy 7, 14. No cuda robiła na kiju. Natomiast tego nie zrobiła. A to jest, przypominam, zadanie z klasy 5, a to była osoba, która o mały włos nie zdała matury. No i przeszliśmy tak, już tak pod koniec naszej lekcji, tak po ponad godzinie, do dodawania ułamków w różnych mianownikach, czyli 1 druga plus 1 czwarta, widzą Państwo. No i ta osoba tak to wykonała. Dodała liczniki, natomiast mianowniki pomnożyła i uważała, że to jest dodanie ułamków. No tam zaczęła się troszkę plątać, że może nie jest pewna, nie pamięta i tak dalej, i tak dalej. No i ponieważ lekcja nam się kończyła, no to dodawanie ułamków jej zadałem jakby na pracę domową, a jak nie będzie umieć, no to następną lekcję zaczniemy od dodawania ułamków. Czyli mają Państwo przykład po poziomu maturzysty, który naprawdę niewiele punktów mu brakło do tych 30%, żeby zdać maturę. Czyli w takim razie te osoby, które tam ledwo poznawały maturę, to są osoby takie na poziomie klasy powiedzmy 5, 6, słabiutko, albo miały trochę więcej szczęścia niż ta osoba. No dobrze, ale nie pastmy się nad maturzystą. Aha, ja zapytałem, do jakiej szkoły chodzi. Oczywiście kto tą osobę uczył. No ona powiedziała, że do Liceum Wyszyńskiego i tam powiedziała mi, kto tą osobę uczył. No i powiedział oczywiście, że no, proszę pana, no, na lekcjach się nic nie nauczyłam. No, no i zgadza się, no to się potwierdza. Z tym, że żeby tutaj Liceum Wyszyńskiego nie było jakoś poszkodowane, to ja powiem, że akurat ten materiał to nie jest materiał licealny. Więc ta osoba przestała się uczyć już grubo wcześniej. Ona się nie nauczyła 5 klasy. No ale mimo nie nauczyłem się klasy 5, zdała sobie do 6 w jakiejś podstawówce, potem sobie elegancko przeszła przez gimnazjum, no i dopiero całe liceum też sobie elegancko przechodziła z klasy do klasy i dopiero na maturze, która jest zewnętrzna, gdzie ktoś obiektywnie sprawdza w miarę, sobie nie zdała. Teraz jeszcze jedna ciekawostka, proszę Państwa, że ponieważ 25% uczniów nie zdało matury, to jak Państwo myślą, kto miał z tego powodu problemy? Nauczyciele w szkołach, kuratorzy, wizytatorzy, no w ogóle cały ten aparat, który tą młodzież uczy? Nie. Tego samego dnia wyleciał z pracy pan, który odpowiadał za ułożenie tych zadań maturalnych. I proszę Państwa, ja już Państwu mówiłem, że w szkole nauczyciel może nic nie nauczyć przez cały rok nikogo i to nie jest problem, bo no, znam takie przypadki z autopsji. No bo tutaj w tym Staszowie uczę już parę lat na korepetycjach, także wiem, kto potrafi nic nie nauczyć przez cały rok. Ale oczywiście będę milczał jak grób, bo to ja nie chcę wchodzić w jakieś konflikty prywatne z jakimiś osobami, bo to mnie nie o to chodzi. Państwo chyba się zorientowali, że ja walczę z systemem, a nie, ja nie walczę z jakimiś ludźmi. Dlatego, że tych ludzi, nawet którzy się zachowują beznadziejnie i pracują beznadziejnie, to ja uważam za ofiarę tego systemu tak samo. Natomiast system, tak, nie mam żadnych skrupułów, żeby go tępić i że tak powiem, obnażać jego słabości i głupotę, i łajdactwo nawet, bym powiedział. Więc mówiłem Państwu, że osoba, która, nauczyciel, który nic nie będzie uczył przez wiele lat, nikogo, nie ma żadnych problemów, dopóki będzie wszystkich przepuszczał. Natomiast jak nie przepuści, to wtedy będzie miał grube problemy. No i właśnie ten pan biedny z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, no po prostu był takim posłańcem, który przynosi złe wieści. No a takich posłańców głupi władcy to mordują. Mądrzy władcy to wysłuchują, dopytują się o szczegóły i tak dalej. Natomiast no, źli władcy, no to jak posłaniec wysłany do jakiejś innej krainy przynosi złe wieści, że kraina jest bogata, bardzo potężna i chce napaść na państwo tego króla, no to ponieważ wieść jest zła, to taki człowiek płacił głową za tą swoją prawdziwą wiadomość. No i za tą prawdziwą wiadomość, że poziom nauczania jest żenujący, ten biedny człowiek zapłacił swoją głową, czyli stanowiskiem i karierą. Oczywiście tam powody są jakieś inne niby, no ale proszę Państwa, jeżeli ktoś podaje się w tym samym dniu, w którym są wyniki podane też do opinii publicznej, no to nie bądźmy, proszę Państwa, dziećmi. Ja dzieckiem nie jestem, mam 47 lat, jakby ktoś chciał wiedzieć. No dobrze, ale przejdźmy do tego nie maturzysty jeszcze, tylko do tego przyszłego maturzysty, który jest po pierwszej klasie szkoły średniej. I on nie zdał z klasy do klasy, co chwała za to osobie, która go uczyła. To też jakieś pani tutaj w Staszowie, ale w innej szkole. Chwała za to. Ale z czym on miał problemy? On no oczywiście wziąłem znowu ułamki, bo wiadomo, że tu się urywa film uczniom.
I on, jedna, druga potrafi narysować, jedna, czwarta potrafi, to Państwo widzą na tych rysuneczkach, natomiast jedną, szóstą to mi tak rysował. Podzielił koło na cztery równe części, potem znowu na połowy. Część miał wtedy sześć i malował mi jedną część. I to była zdaniem jego jedna szósta. Oczywiście Państwo, którzy znają ułamki, a tak powinni umieć wszyscy, którzy są powyżej klasy piątej, to nawet chyba czwartej albo trzeciej nawet, to wiedzą, że on zamalował jedną ósmą. Dlatego, że żeby namalować jedną szóstą, to trzeba tort pokroić w ten sposób, na sześć równych części, nie na ćwiartki, broń Boże, na początek, bo potem już równych części nie będzie. No i proszę Państwa, i to pokazuje idiotyzm tego systemu uczenia, tych szkół państwowych, że uczeń muszę sobie obliczyć, po 10 latach nauki, on nawet tortu na sześć równych części pokroić nie umie, on nie wie, jak się do tego zabrać. Bo on myślał parę minut nad tym. Jak to jest źle, to on sam tego nie wykombinował, ja musiałem mu to zrobić. A proszę Państwa, to jakaś babina na wsi, która ser sobie w kształcie koła zrobi, jak będzie miała pokroić na sześć równych części, to ona nożem to pokroi. Pokroi, ciachnie nożem tak, tak i tak i ma sześć równych części. I ta kobiecina na wsi, czy ten nawet chłopina, który tam akurat z jakichś tam powodów coś okrągłego na sześć części pokroić, to on sobie też da radę. Po dwóch klasach podstawówki on to zrobi. No, albo nawet jak po dwóch klasach spędzonych w szkole tylko zimy, bo tak mój dziadzieś podobno, że chodzi chyba 4 lata, ale tylko przez zimę, bo nie miał czasu w innych porach roku. I on by to zrobił na pewno, to daje Państwu sobie rękę uciąć. Ja tego ucznia próbowałem dalej uczyć ułamków, ale co się okazało? No nie było sensu. On nie znał tabliczki mnożenia, on nie wiedział, ile to jest 5 razy 7 i tak dalej. Ba, proszę Państwa, jak nie wiedział, ile to jest, powiedzmy, 7 razy 5, no to ja mówię do niego w ten sposób. No to weź sobie, napisz dodawanie i dodawaniem to działanie i oblicz. I on oczywiście na mnie wielkie oczy zrobił i siedział. No i po jakimś tam czasie, jak wiedziałem, że i tak nie zrobi, no to ja musiałem mu napisać, że 7 razy 5 to jest 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, dodać 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i weź sobie to, człowieku, tak mu powiedziałem, oczywiście troszkę grzeczniej, oblicz. No i to tam już z bólem obliczył. I proszę Państwa, na czym skończyłem? Ja już, czyli ten uczeń po 10 latach nauki, on nawet nie wiedział, co to jest mnożenie. Że mnożenie, to co Państwo tutaj widzą teraz w kamerze, tak, teraz, że mnożenie to jest skrócony zapis dodawania, że 7 razy 5 to jest dodaj do siebie 5, 7, 7 piątek. To on tego nie wiedział. Ja już nie mówię tam jakiejś przyjemności mnożenia, takich różnych cudach o dzieleniu, o związku dzielenia z mnożeniem, to już nie jest jego poziom. Potem ja do końca lekcji, strasznie walczyłem, żeby nauczyć go rozdzielności mnożenia względem dodawania, czyli że 2 razy 13 to jest 2 razy 10 plus 3 w nawiasie, to jest 2 razy 10 plus 2 razy 3. I to robiliśmy z pół godziny i po tej pół godzinie on już z wielkimi oporami, ale prawie, że to umiał. Ale też nie do końca, bo jak chciałem mamie pokazać, jak on to świetnie robi, to akurat nie zrobił. No i proszę Państwa, co się okazało? Ten uczeń, który dobrnął do pierwszej klasy szkoły średniej, to on tak naprawdę nie umie klasy drugiej podstawówki. I ja rodzicom powiedziałem, no mamie dokładnie biorąc, żeby kupiła książkę do drugiej klasy, jakąś tam używaną, powiedziałem nawet gdzie, że na długiej jest taka księgarnia i tam niech sobie się nauczy klasy drugiej, potem trzeciej, czwartej i tak dalej, no i przyjdzie do mnie następnym razem, jak ja sprawdzę, jeżeli to będzie umiał, to będziemy uczyć się ułamków już z klasy piątej. I proszę Państwa, no to pokazuje tragizm sytuacji. To, co ja tutaj pokazuję Państwu tutaj na ekranie teraz, może lepiej będzie widać, że to nie byli jacyś uczniowie upośledzeni umysłowo, to nie byli jacyś uczniowie, którzy nie potrafią się nic nauczyć. To byli uczniowie, którzy przez wiele lat marnowali swój czas w szkole państwowej i się nic nie nauczyli. I którzy teraz prywatnie po prostu dopiero się muszą różnych rzeczy uczyć, a czy zdążą się nauczyć do, jedna osoba do matury, czyli tam za parę miesięcy, druga osoba za parę miesięcy do poprawki, no to ja nie wiem, no ja będę robił wszystko, żeby się nauczyły, ale jeżeli same w domu nie będą bardzo dużo pracowały, po wiele godzin dziennie wręcz, no to nauczenie się kilku klas, w kilku klas naraz, jeżeli nie potrafiły się jednej klasy nauczyć w ciągu roku szkolnego przez tyle lat, no to się nawróży, no krótko mówiąc. Ja nie chcę zniechęcać, ja dlatego nie podaję żadnych szczegółów, ani nazwisk, ani tak dalej, dlatego że ja nie chcę stracić klientów. Ja Państwu pokazuję obraz sytuacji. Po prostu ja Państwu pokazuję, jak to w naszym kraju jest. Ponieważ czas mi się kończy, a bardzo się boję, żeby go nie przekroczyć. W takim razie z Państwem się pożegnam, a jakieś komentarze jeszcze Państwu dam później. Do widzenia. Nie magister Zarzyc.